No. I to ja rozumiem. Czym się strujesz, tym się lecz, nie? No. To czemu tym razem dostałeś? No słuchaj, gruby. Nie jestem gruby. Ale kiedyś byłeś, więc słuchaj, gruby. Siedzę z tą laską. No i bądźmy szczerzy. Wiem, że już jest moja. Tylko ona nie do końca zdaje sobie z tego jeszcze sprawę. No więc siedzę tam i udaję, że dalej słucham, co do mnie mówi. No i tu jest kluczowy moment. Patrzę jej w oczy. Łapię ją za brodę, ale delikatnie. To jest chwila, kiedy ona też już wie, że jest moja. Nasze usta już prawie się spotykają. I w tym momencie dostaję w łeb. Chłopak. Nie, nie, Boże. Ojciec. O nie. Ale powiedz mi, gruby. Co jest seksowniejsze od chłopaka z ubitym nosem? Powiem ci. Chłopak z numerem dziewczyny, przez którą dostał. No naprawdę nie wiem, jak ty to robisz. Ja mówię ci. Kiedyś cię nauczę. No właśnie, chyba będziesz musiał. Nie. Nie. Nawet mi nie. O kurwa. Kto? Taka dziewczyna z mojego wydziału. Jest po prostu idealna. Aha, czyli na moje standardy taka 4 na 10? Spierdol. No rady. Wiesz coś o niej poza tym, że już jesteś pewien, że to ta jedyna? No. W sumie to nie. Oj, to długa droga przed nami. Ale spokojnie. Z moją pomocą będzie twoja. Niby jak? Jak jedyne dziewczyny, z którymi kiedykolwiek gadałem, to moja mama i siostra. No, siostry to masz niezłą. Spierdaj. Nie no, gruby. Tak na poważnie. Przecież nie chodzi o to, co masz na zewnątrz, tylko o to, co masz w środku. Serio? Nie no, jasne, że nie. No ale nic się nie bój. Wujek Kuba na wszystko zaradzi. Lekcja numer jeden. Musimy się dowiedzieć, kim ona w ogóle jest. Jutro mamy razem zajęcia. Mogę jakoś zagadać, czy... Wierzysz w przeznaczenie? Co? No przeznaczenie, miłość od pierwszego wejrzenia i takie tam. Wierzysz w to? No, w sumie nie. No właśnie. A laski wierzą. Bo nie wiedzą o zasadzie numer 3. Jakiej zasadzie? Dowiesz się w swoim czasie. To ona? Tak. Bingo. Serio niełatwiej by było, gdybym do niej po prostu podszedł i zagadał? Jest piękna? Tak. Chcesz ją wyrwać? Tak. Chcesz się z nią ożenić, mieć dzieci i żyć, dopóki śmierć was nie rozłączy? No w sumie nie myślę. No to siedź cicho i rób co mówię. Co to ma być? Tu masz wszystko rozpisane. Niczym nie musisz się martwić. Masz odpowiedź na każde pytanie. Pytanie na każdą odpowiedź. Ba, wrzuciłem tu nawet parę historyjek z mojego życia. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to wykuć się tego na blachę i każda jest twoja. Witaj. Poradnik, który właśnie trzymasz w rękach, pozwoli ci posiąść każdą, powtarzam, każdą kobietę, o jakiej kiedykolwiek marzyłeś. Jedyne, co musisz zrobić, to ściśle trzymać się zawartych w nim zasad powodzenia. Co to ma być? Otwórz na jakiejkolwiek stronie. Dawaj, dawaj, na głos. Zasada 32. Zawsze wyglądaj jak połączenie młodego brata Pita ze starym bratem Pitem. Co to w ogóle znaczy?
Pamiętaj, zasada 17. Lepiej być martwym niż brzydkim. Tylko przeczytaj na głos, zanim wyślesz. Wybacz mi, jeżeli jestem zbyt bezpośredni, ale kiedy miałabyś czas umówić się na najlepszą pierwszą randkę w twoim życiu? Ujebało cię? Nigdy czegoś takiego nie wysyłaj. Zacznij od hej albo jakiejś emotki. Tak, może i od razu zdjęcie penisa wyślę. Paragraf 4 zasady 67 mówi. Zdjęcie penisa jest dopuszczalnym sposobem na rozpoczęcie rozmowy, tylko jeżeli długość penisa jest nie mniejsza niż 12 cm. Dobra, to jaka emotka? Najważniejsza jest gadka. W życiu każdego młodego samuraja przychodzi moment, w którym sam musi stoczyć swoją pierwszą walkę. Popełnił klasyczne błędy nowicjusza. Po pierwsze, podbijanie do dwóch lasek naraz dopuszczalne jest tylko celem wzbudzenia zazdrości jednej z nich lub kiedy są pijane. Po drugie, ręce zdecydowanie za szeroko. Ściska je do siebie za mocno. Po trzecie, laska po lewej ewidentnie nie bawi się dobrze. Mogę się założyć, że zaraz dam mu z liścia. Po czwarte, ręka laski z prawej strony już jest w kieszeni. Obstawiam gaz pieprzowy. Mówiłem. Naprawdę? Nie no, jesteś niesamowita. Nie przestajesz mnie zaskakiwać. Tak, tak, tak. Ja ciebie też. Poczekaj chwileczkę. Co to jest? Zasada numer 21. Zawsze podaruj jej jakiś upominek. Aha. I co kupiłeś? No, w sensie ja uwielbiam Kanye'ego Westa, więc kupiłem płytę Kanye'ego Westa. Zawsze to już jakiś temat do rozmowy. A przypomnij mi, co mówi trzeci paragraf zasady 21? No, w sumie to nie wiem. A co jest napisane w poradniku? Wszystkie dziewczyny są takie same, oczekują więc takich samych prezentów do wyboru. Złoty łańcuszek, byle nie za drogi lub kwiaty. Przecież to nieprawda. A? Poradnik nie kłamie. No już. Wypadł do kwiaciarni. Tak? Nie, nie, nie. Ty jesteś wyjątkowa. To ja róż dla panu. 7. Pomyśli, że ci za bardzo zależy. Weźmiemy 3. Dobra. Mówi ci, że jej najlepsza przyjaciółka pokłóciła się z jej matką. Nie wie, po której stronie stanąć, bo obie osoby są dla niej bardzo ważne. Przyjaciółkę zna od dziecka, no ale matka to w sumie matka, nie? Pyta się ciebie o radę. Co mówisz? To jest... Zasada numer 79. Mówię jej, że jej matka jest z pewnością dla niej bardzo ważna, ale nie powinna przez to skreślać przyjaciółki. Później dodaję, że jest piękna, inteligentna i mądra i na pewno poradzi sobie z rozwiązaniem tej sytuacji. Bu! Dobra, spróbuj to. Dobra. Jesteś gotowy.
Hej, jestem... Takim dżentelmenem, że nawet nie odsunąłeś mi krzesło, jak siadałam. A ja Kasia. Przepraszam. Następnym razem będę pamiętał. O tym, czy będzie następny raz, zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że masz dla mnie coś poza tymi paprotkami. Tak, w sensie... Kupiłem ci łańcuszek. Moim zdaniem jest bardzo ładny i... Ile karatów? Słucham? Ilu karatowy łańcuszek? Ile ma złota w złocie? Co ty nie wiesz, co kupujesz? No, w sumie... To nie wiem. Boże, co ty to od jakiejś cyganki na bazarze kupiłeś? Masz jeszcze 10 sekund, żeby mi zaimponować. Jak nie, to wychodzę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Gruby. Hej! Gruby! Tylko się tak nie zawieszaj. Będzie dobrze, stary. Trzymaj się tego, co jest w poradniku. I słuchaj się mnie. Dasz radę. Dobra, chyba tu idzie. Hejka, Wiktoria. O ja pierdolę. Pochwal jej fryzurę. Fajne włosy masz. Dziękuję. Fajne zęby. Daj jej kwiaty, daj jej kwiaty, daj jej kwiaty. Mam taki mały upominek dla ciebie. Ojej, są piękne. Ale... Niestety nie mogę ich przyjąć. Jestem strasznie uczulona na kwiaty. Spokojnie. Jeszcze nie jest tak źle. Tylko się mnie słuchaj. I pod żadnym pozorem nie wspominaj, że chciałeś jej dać tę płytę Kanye'ego Westa. Widzisz, tak naprawdę chciałem ci dać płytę Kanye'ego Westa. Jeju, naprawdę? Też lubisz Kanye'ego? Pewnie. W sensie, ty też go lubisz? Tak, proszę cię. College Dropout to najlepszy album wszechczasów. Właśnie ten chciałem ci dać. A słyszałaś jego zwrotkę na Reborn? Jezu, tak. Całe Kitsy Ghost to cudo. Słuchaj, widzisz tego gościa w kapeluszu? Teraz będę z tobą totalnie szczery. Szczerze, strasznie bałem się tej randki. A tamten koleś miał mi mówić, co mam robić. Może tym razem nie poszło mi za dobrze, ale hej, oboje lubimy dobrą muzykę, a to już jest dobra podstawa do następnej randki. Chyba też ci muszę coś powiedzieć. Widzisz tą dziewczynę za tobą? Te w okularach i płaszczu. Nie. Ty też? Co byś powiedział na to, żebyśmy ich tu zostawili i poszli razem na pizzę? Jakby ktoś pytał, to
Ja nadal uważam, że zrobiliśmy całkiem niezłą robotę. Zdecydowanie. Zasada numer 3. Miłość od pierwszego wejrzenia nie istnieje. Ale zasady są po to, żeby je łamać. It goes lights, camera, action when I step into the limelight. Easily adapted to the high life. Dressed to impress like it's prime night. And when you live in top shelf, you know you gotta set the bar high. Had the same dreams as we was kids. Big tips, big cars, and even bigger cribs. Never thought that it would happen just the way it did. Fast forward that now, it's just the way we live. That's good food and drinks. My mood makes you think that this life's made for a king. The room starts to shake, so smooth if you blink. You might just miss the whole thing. It's just a different way to move within the highlight. So many different things to do within the highlight. Let's go food and drinks, but who makes you think that this life's made for a king? So many different things to do within the highlight. Now it's girls, 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 I get dumb. The coupe only said two, but in the back I got four. Talking about this hot... Chwila. Kamera w zapisie. Kamera. Kamera w zapisie. Jak to, jak im coś wygra? Cokolwiek wygra. Cokolwiek wygra. Cokolwiek wygra. Napisał się też? Tak. To walimy tatuaż Chillera Utopia, napisany przez tego